W dzisiejszym pogotowiu kulturalnym dwa utwory z bogatego świata kameralistyki. I to utwory na dość nietypowe składy instrumentalne. Pierwszy to kwartet Wolfganga Amadeusza Mozarta w tonacji D-dur w katalogu Kechla oznaczony numerem 285 na flet, skrzypce, altówkę i wiolonczelę. Ukończony w 1777 roku kwartet jest jedynym pełnym utworem na ten skład instrumentalny. Bowiem Mozart, choć uzyskał dobre zamówienie na 10 kwartetów fletowych, napisał 3, z czego ukończył zaledwie jeden. I tego kwartetu będziemy mogli za chwilę posłuchać. Spośród części kwartetu największą sławą cieszy się wolna część, część druga, przez Alberta Einsteina określona jako najpiękniejsze chyba solo z akompaniamentem, jakie kiedykolwiek napisano na flet. Ale i pozostałe części zyskały sporą przychylność słuchaczy, zwłaszcza część trzecia, którą trudno określić by jako tą, gdzie prowadzi flet. Każdy z instrumentów ma tam wiele do zagrania i nawet nasuwa się skojarzenie z przydomkiem nadanym jednemu z finałów kwartetów haydnowskich Raban w Wiedniu. Utwór drugi to Beethoven, ale nie ten Beethoven znany z arcydzieł kameralistyki, najwybitniejszych kwartetów, triów fortepianowych, tylko Beethoven wczesny i znów dość nietypowa obsada instrumentalna, zaledwie flet, skrzypce i altówka. Z urokliwej, sześcioczęściowej serenady D-dur op. 25 wysłuchamy dwóch części, menueta i allegro molto. Zapraszam do wysłuchania. Thank you.
Thank you.
Thank you.